Cześć, z tej strony Mike, podziemne typy. Witam Was, same dobre informacje mamy tutaj na euro, lecimy mocno, z profitem, grubo. Rzuty rożne to w ogóle miazga, co się dzieje. Czyli ten system underowy się bardzo sprawdza, ale do tego Wam jeszcze pokażę. Tam będzie jedna mała korekta, wyjaśnię, o co chodzi. Ale ogólnie nawet same typy euro, po prostu tych meczy grupowych, idą bardzo dobrze, więc nawet tutaj też udaje się generować profit, więc całościowo wychodzi to bardzo dobrze, więc lecimy do tych typów, więc wbijajcie na stronę podziemnetypy.com, ciągle trwa turniej na euro, można w każdej chwili dołączyć, bo już jesteśmy w zasadzie nawet jeszcze nie na pół metku, więc można jeszcze sporo tutaj fajnych typów dać. Na ten moment prowadzi Hashboy, który ma 51 typów na euro, 18,31 JL, więc całkiem spoko i 91,54 profit. Takiego gracza możecie sobie zaobserwować, wykupić sobie alerty mailowe lub SMS, a jeżeli nie wykupujecie, to w moich typerach macie typy danego użytkownika, więc bawcie się tutaj tą stroną, wbijajcie i pokażcie, czy jesteście też dobrzy w typowaniu. Standardowo wbijajcie na Telegram, tam najwięcej się dzieje, darmowe typy, czat, dyskusje, typy live, Facebook grupa, Facebook fanpage, Instagram, wszędzie trochę czegoś innego, więc warto być, wszędzie w opisie macie linki do tych wszystkich grup darmowych, więc bądźcie z nami. Pokrótce jeszcze, jeżeli chcesz pograć z nami premium, masz 3 grupy do wyboru, cały pakiet po prostu sporty USA, granie live i moja grupa VIP-owska, no to zapraszam, tam gramy w zasadzie codziennie. Teraz głównie jest skupienie na Euro, trochę Copa America, ale za moment to się skończy i gramy tam cały czas. To jest dla tych po prostu chętnych, którzy chcą, oprócz tego, co jest dawane na darmowym kontencie, bo wiadomo, tego jest też więcej, nie typuję też tylko ja, więc w parę osób tutaj działamy, aby serwis szedł do przodu. Zapraszam Cię więc bardzo. I jeszcze z takich ogłoszeń parawialnych, jeżeli chcecie dołączyć jeszcze do premium, możecie zrobić to poprzez na przykład rejestrację w bookmacherze NobleBet. Ja daję od siebie miesiąc do premium, żebyście zobaczyli sobie, czy na polskich bookach też dacie radę sobie pograć tutaj i fajne wyniki osiągnąć. A tym bardziej jest dobra opcja w NobleBet, bo dostajecie do końca lipca z rejestracji z linku partnerskiego tylko dla partnerów, takich jak na przykład mój serwis, 50 zł bez ryzyka, plus inne, wiadomo, bonusy startowe. Więc wbijajcie, link też macie w komentarzu. Darmowa kasa dla Was do zagrania, jeżeli wygracie, to zostaje, jeżeli przegracie, no to macie zwrot, więc taka promka, korzystajcie. No i tyle, a zanim jeszcze przejdziemy do omówienia typów, to konkurs eWinner do wygrania 100 zł, 100 zł bez obrotu, po prostu dostajecie na konto, co zrobicie z nimi, czy rozmnożycie, czy przegracie, to już Wasza sprawa, nie ma żadnych tutaj ciężkich warunków obrotu, tylko po prostu jest to 100 na konto. Konkurs polega standardowo, ostatni mecz naszy w grupie, no i wszystko wskazuje na tym, że będzie to po prostu ostatni na Euro. Ja nagrywam to jeszcze oczywiście przed meczem Polska-Hiszpania i Wy też oglądacie przed meczem Polska-Hiszpania, no ale wytypujemy sobie ten mecz ze Szwedów, więc co należy zrobić? Wytypujcie w komentarzu wynik meczu Polska-Szwecja, dodajcie jakiegoś strzelca, bo jeżeli wyniki będą te same, no to jeżeli traficie strzelca, to będzie lepiej, jeżeli nie traficie strzelca, no to będzie liczył się czas dodania. 100 zł do Webinar, dostęp do grupy premium na drugie miejsce i trzecie to jest pakiet za aktywność, czyli po prostu każdy komentarz będzie brał udział w losowaniu. Z poprzedniego tygodnia wygrywa ta oto osoba, Agnieszka, pakiet premium, więc napisz do mnie, jeżeli chcesz odebrać gratyfikacje w postaci pakietu premium, czyli komentarzu pod filmem. I to tyle. Dajcie suba, zostawcie komentarz i zostawcie typ na mecz Polska-Szwecja. Zobaczymy, jak to pójdzie. A teraz to, co najważniejsze dla Was. Jeżeli nie lubicie tych ogłoszeń parafialnych, wiadomo, macie spis treści, pamiętajcie w opisie i tam wszystko jest pogrupowane, gdzie, co i jak. Dobra, lecimy sobie z typami. Tak jak do tej pory czy omówię to, co do tej pory się działo, chociaż też nie do końca. Te poprzednie tygodnie, to wiadomo, mamy tutaj bilans, wszystko podliczone, jak wyszło, praktycznie każdy system underdog, rożne i nawet, znaczy zwykłe typowanie underdog i rzuty rożne, wszystko było na plus. Tak to wyliczyłem, jeszcze wspomnę później o korekcie tutaj w rożnych.
ale to za moment. Na teraz, no to może nie będę za bardzo tego omawiał, bo ja nagrywam to trochę wcześniej, ponieważ jutro niestety muszę, znaczy niestety, bo tam nie bardzo mam ochotę na to, jadę na weekend, na weselu mnie długo nie będzie, więc jeżeli jakbym wrócił, to już bym po prostu nie zdążył wam tego nagrać, a wiecie jak to jest na weselu, to też nie będzie czysta głowa, tylko pewnie coś się wypije i ciężej będzie z nagrywaniem, więc macie to trochę wcześniej. Ode mnie w zasadzie nie będzie dużych zmian tutaj w typowaniu, bo jeżeli coś się sprawdza, to po co zmieniać? Zostajemy przy tej konfiguracji. Na ten moment typy moje własne to idą świetnie, bo mamy na 9 typów tylko 2 nietrafione, 1 zwrot i 6 zwycięstw. A mogę jeszcze powiedzieć o tym, znaczy 6 zwycięstw, a nawet i 7 zwycięstw, bo tutaj Węgrów dawało się cashoutować, bo oni dopiero pierwszą bramkę stracili w 85 minucie, więc no jest to moim zdaniem świetny wynik. A będę narzekał, bo mam na przykład pecha, Ukraina mogła ten mecz wygrać 3-1, weszłoby nam całość. Tak samo w tych overach połówkowych. Pech nas nie omija, ponieważ też Ukraina nie strzela gola, wzięlibyśmy więcej za to. Walia również nie strzela karnego. W meczu Dania-Belgia na pustą bramkę nie potrafią trafić w ostatnich tam minutach. I tak w zasadzie krążymy tutaj, no jest minus jakby to wszystko złożyć do kupy, ale gdyby tam nam ze 2-3 weszły właśnie całkowite te 4 gole, no to ten over system by naprawdę tutaj wyszedł fajnie. Jak chcecie to grajcie te overy, jak nie to nie. Ja po prostu przedstawiam tutaj przemyślenia i to co po prostu można zrobić. Konfiguracji jest sporo. Każdy może wybrać coś do siebie, no najważniejsze uważam, że są typy własne i ten system na rzuty rożne. Jak wygląda na ten moment underdog? Cienko. W poprzednim wyszło nam 2 mecze trafione i 50-500 zł dało się zrobić. Na ten moment tylko Walia, ale jeszcze mamy w zasadzie 5 meczy przed sobą, więc to może się odmienić, bo kursy są gigantyczne w underdog systemie. Zanim przejdę do omówienia obecnych typów, jeszcze look na system Project Corner. On wzbudza wiele kontrowersji, też zachwytów, ale trochę też słów takich, że tego nie ma gdzie grać, tak? I zgodzę się, znaczy jeżeli macie polskie buki, to faktycznie tego nie ma gdzie grać, tam są wystawiane podstawowe linie, albo są wystawiane linie na jedną drużynę. Można kombinować, jeżeli oglądacie mnie spoza jakby Polski, macie większe możliwości, albo po prostu kombinujecie, żeby grać alternatywnie, no to jest to gdzie grać, bo na przykład w bukmacherze z szeroką ofertą typu Bet365, 22Bet, Unibet chyba też ma, bo z tego co pamiętam, da się to grać. Druga sprawa, kwestia kursowa. Jak widzicie, tutaj zrobiłem wyliczenie obok minus 33%, więc pomniejszyłem ten wynik o 1/3 z tego względu, żeby on był bardziej realny, bo piszecie mi, że te kursy, one zazwyczaj są nie do gry. Jest pewien jeden tutaj mój błąd, którym po prostu wyłapałem go dopiero później, ponieważ ja gram, głównie testuję automatykę, czyli na bocie. O tym wam będzie oddzielny odcinek, będę opowiadał, bo z moim programistą robimy fajne rzeczy, żeby tutaj wejść z całkiem czymś nowym od nowego sezonu. Ale tylko powiem teraz, gdzie ja po prostu popełniłem błąd. W podziemnych typach, jeżeli macie kursy na euro, pójdźmy sobie mecz Anglia-Szkocja, alternatywne, rzuty rożne, no i wszystko tam się nam się zgadza. Właśnie musisz wziąć też pod uwagę, że kursy są bardzo ruchome, więc jak ja podam mecz na przykład dziś i za tydzień będzie ten mecz, to może ten kurs będzie mniejszy, tym bardziej, że mamy tendencję spadkową, a poza tym możecie grać rzuty rożne dwudrogowo, trzydrogowo, sumy w grupach. Ja tego już tu wam nie będę szczegółowo tłumaczył, bo to by było zajęło dużo. Liczę, że ci co chcą, są ogarnięci i tak zrobili na tym fajny profit, no bo raczej grając te linie nie dało się nie zrobić profitu i ciągle idzie w tą stronę spadkową. Dałem wam, mówiłem, żebyście sobie sprawdzali na Bet365, czy tam na mojej stronie jakie są kursy. Owszem, takie kursy są na under 5, under 6 czy 7, tylko kwestia jest taka, jak ja spojrzałem w mojego bota po jakimś czasie, to są rzeczy, tutaj w programista mi nie dograł jednej kwestii linii. Linii tyle samo, exactly, ona się nazywa na Bet365, więc grając taką linię w zasadzie tu, under 5, to jakbyście zagrali na buku, to tam by była jeszcze linia podana jako dokładne. I z tą linią podane jako dokładne, to w zasadzie under 5,5 robi nam się jako under 4,5, bo jeżeli wpadnie 5, no to nie mamy wygranej wówczas, tylko jakbyśmy zagrali 3 drogowo.
Więc te kursy, tak, z tego co spojrzałem, o 1/3 one się w zasadzie będą różnić. To tak na oko, bo jakbym wszystko musiał siedzieć i przeliczać teraz, no to bym po prostu zgłupiał, ale widzę po prostu po moim zysku, jak mi to zrobiło, no bo linie grałem te same, bo możecie grać też dwudrogowo, tak, na przykład na 2-2 becie też są dwudrogowo, tam w ogóle jest masa tych kombinacji, więc tak jak wspominałem, liczę na wasze po prostu ogarnięcie, ja tutaj muszę korektę nanieść, pewną, to wszystkie linie były dostępne do gry. Od 5,5 do 8,5 można było grać nawet i spójrzmy do under 3. Nawet i 3, tutaj zobaczcie, macie kursy zabójcze. Jedna taka linia weszła w meczu Chorwacji z Anglią. Więc jak nawet jedna taka linia i tam był chyba 41 kurs, jak nie więcej, no to fujej, no to macie po prostu praktycznie większość tych meczy już zasłoniętych taką linią. Więc stąd też chcę nanieść pewną poprawkę. Już w następnym po prostu podsumowaniu tych różnych oddam też linie realniejsze, ale też dalej prognozowane. Więc zanim ktoś napisze jakiś głupi komentarz, pamiętajcie, że rzuty różne to nie jest tak, że tam się nic nie zmienia. Buki wystawiają te linie, chociaż w euro i tak jest wcześniej. Ale jak sprawdzałem dzisiaj na niektórych bukach, no to nie było aż tak dużo alternatywnych podanych, powiedzmy na mecze w 5 dni w przód, tak? Na te 2 dni w przód, no to można znaleźć. Więc pamiętajcie o tym, jeżeli ja tu liczyłem, że bilans wyszedł nam po tych kursach, a i tak nawet jak obejrzycie to jutro, to może to się to różnić, tendencja underowa na turnieju, może się to różnić, to odejmując od tego wyniku tam powiedzmy 33%, nawet odejmijcie i powiedzmy połowę, tak? To wychodzi i tak nam świetny bilans 589,6 5896. No i zobaczcie, no to nie jest tak, że się nie dało zarobić, tak? Ja rzadko kiedy będzie tak, żebyście grali kogokolwiek, jakiegokolwiek typera, tym bardziej, że podawane są typy na YouTubie, żebym to nie nagrywał codziennie, to raz na tydzień, czy tam 2 razy w tygodniu, więc zmiany będą, ale gdybyście grali sztywno te linie i tu na przykład zamiast 15, 13, czy tam 17 mielibyście 9, 8, 10, czy tutaj no 1/3 pomniejszoną, no to wynik i tak jest po prostu mega i do tego po prostu was zachęcam, że jeszcze można przynajmniej w tej fazie grupowej popróbować te różne, bo później no później to będzie raczej wóz przewóz, chociaż nie chcę tutaj spekulować, bo wiecie, system on nie polega na spekulacji, tylko na tym, że są duże kursy i że te mecze będą właśnie takie bardziej wyrównane, szarpane, no i to mi się sprawdza w większości. Tutaj, zobaczcie, jeszcze zostało mi 5 meczy, no nagrywam to w trakcie meczu Czechy-Chorwacja, bo no niestety mam ten wyjazd, więc muszę coś poświęcić, żeby zdążyć wam to nagrać. To zobaczcie, jakie są wyniki. Tutaj 2 linie powchodziły, tutaj 3 linie, 2 linie, tu znowu mamy 3 linie, więc ja podliczę oczywiście znowuż tutaj powiedzmy z minimum minus 33%, żebyście mnie nie zarzucili, że ja sobie tutaj te kursy nabijam, bo ja też czasem jestem w stanie się pomylić, a też mam to pograne i też moi znajomi mają to pograne w różnych innych miejscach i faktycznie te różnice jestem w stanie się z wami zgodzić. Dopiero jak spojrzałem na tego bota, mówię, o coś mi się tu nie zgadza, ale ogólnie jest i tak duży plus. Więc wszystko wychodzi fajnie i zostało nam 5 meczów po prostu z tej drugiej tabelki. Ja to wam wszystko podsumuję, zliczę transparentnie, żeby nie było. Zasada jest tylko po prostu taka, grajcie tam, gdzie jest najwyższy kurs, bo czasem jak na 22 becie na przykład jak jest i macie kurs 3 drogowo, dajmy na to kurs 6, tak? A patrzę zaraz w sumie przedziału jest kurs 7, a patrzę w dwudrogowo może być 7,25, a za na przykład 2 godziny może być już coś innego, a na live też może być coś innego. Więc wiecie, nie da się tego tak sensownie zmierzyć, bo na live też na przykład można przyłożyć za więcej, musicie mieć tego świadomość. I no ja zachęcam po prostu do próbowania. To nie jest tak, że sama tabelka tutaj zrobi za was robotę. Ja tylko chcę przekazać obraz miarodajnie. Dopiero jak sam zauważyłem pewną tutaj rzecz, że jest faktycznie tutaj za wysoko, że to są trzy drogowe.
a dwudrogowe będzie trochę będą niższe te kursy, więc faktycznie wam to koryguje. No i mam nadzieję, że no nie wiem, że wytłumaczyłem i minus 33%, no to jest tak, obrazując to, to naprawdę kursy były realne do wzięcia, jeżeli oczywiście ktoś ma booki z taką szeroką ofertą, bo na przykład no, na polskich no ciężko będzie, ale jeżeli mieszkasz, nie wiem, za granicą, masz dostęp do na przykład B365, no to nie ma problemu żadnego, żeby to pograć, tym bardziej, że turniej jest duży, komercyjny. No i musiałbym mieć mega jakieś nie wiadomo zasięgi, żebyście tutaj w 1000 osób zaczęło grać te cornery, żeby Bóg te rynki wywalił, więc póki jestem mały i jest coś fajnego, to warto brać. Dobrze, to myślę, że i tak za długo to tłumaczenie trwa, więc tą tabelkę summa summarum też skoryguję. O te linie pamiętajcie, w kwestii też reasumacji, są trzydrogowo, dwudrogowo i sumy przedziałów. Te sumy przedziałów też potrafią być czasem sensowne, a czasem w ogóle z dupy, że tak się wyrażę, więc sprawdzajcie sobie w tych bukach, co mają naprawdę te szerokie oferty, tak? Pamiętajcie też o live'ie. Co jeszcze mogę sugerować z cornerów? Jeżeli są drużyny dominujące, to zapewne się skończy po fazie grupowej, ale te trzecie mecze to też mogą być cyrkowe. To warto, jak jest taki fajny handicap, minus 2,5, no maksymalnie minus 3,5, próbować też grać. Często na tym euro patrzyłem, że coś takiego wchodzi, tak? Jak będzie handicap za duży, jakieś 5, 4, 5, 6, to nie bierzcie, ale jakieś minus 2,5, powiedzmy jak gra na przykład taka reprezentacja Włoch z Turcją, gdzie ładnie cisnęli, to warto w coś takiego wchodzić. Ja już tego nie będę dopisywał, bo by było tego za dużo. To jest takie po prostu info dla was. Dobrze, teraz summa summarum do typowania wchodzimy. Tu mamy wynik na razie ładny. A, to o tym już mówiłem, jeszcze zostało nam po 5 meczy i podliczę, więc podliczę to pewnie po samej fazie grupowej, jak już wrócę z tej całej imprezy i zaczną nam się robić 1/8 finałów. Typy na następną, po prostu ostatnią fazę grupową. Włochy, Walia. Włochy pięknie, świetnie grają, mają zapewniony awans, ale Walia dla mnie niepokorna. Bardzo dobrze zorganizowana w defensywie. Spójrzcie sobie na ostatni turniej, Walijczycy zaszli daleko i z każdym miał z nim ciężko. Włosi mogą oczywiście tutaj wygrać, ale w zasadzie nie muszą, to pierwsze miejsce, myślę, że utrzymają, remis ich zadowala. Dla Walii też będzie to mega wynik, plus 1, spoko, można jeszcze plus tam 1,25, 1,5 i też będzie to fajna opcja. Raczej nie chcę się wierzyć, że Walia tutaj dopuści, że przegrała dwoma, trzema bramkami, raczej to się nie stanie. Szwajcaria, Turcja, Szwajcaria ma o co grać, Turcja, no zagra mecz o nic, no rozczarowanie, teraz no, wszyscy myśleli, że ci Turcy będą czarnym koniem, ja mówiłem, że dla mnie Turcja nie jest taka mocna, mimo że gra z Holandią 4-1, po prostu miała tam dużo, dużo farta i na tym turnieju się potwierdza, że to jest typowy średniak dla mnie Szwajcarzy. Północna Macedonia, Holandia, Holandia minus 1,5, chociaż nie jestem przekonany mocno do tego typu, Macedonia zagrała nic, Holandia raczej tam się jej krzywda nie stanie, to pierwsze miejsce zachowa. Wątpię, żeby ten mecz przegrała, ale czy Frank de Boer wystawi jakiś taki skład i będą chcieli grać różnie z tymi Holendrami, bywa. Oni często w tej grupie właśnie wygrywają pierwsze dwa mecze, później w trzecim meczu, pamiętam te mistrzostwa za Van Bastena, wyszli rezerwowym składem, również wygrali, a potem w ćwierćfinale z Rosją dostali srogi łomot, tak jakby ta drużyna się nie zgrała. No Macedonia, no kaliber o wiele słabszy, więc dlatego daje i do Holandia minus 1,5, ale normalnie to bym odpuścił ten typ, bo jest on już taki trochę tutaj zbędny. Ukraina, Austria. Tutaj bardzo ciekawa sytuacja. Buki tutaj najmniejszy kurs, bo oczywiście normalnie nie mielibyśmy takiego kursu na Ukrainę 3,75, a na Austrię 4 albo ponad 4. Na remis tam jest 2 i pewnie ten kurs będzie spadać. No bo zobaczcie, jaka jest sytuacja w tej grupie. No, te drużyny mają po 3 punkty. W zasadzie remis daje im awans nawet i z trzeciego miejsca, bo z trzeciego miejsca mają 4 punkty. To jest 99,9 chyba, bo nie chcę teraz tego liczyć, nie mam na to czasu, ale jest awans, no i czy te drużyny tak po prostu zagrają, no jeżeli byłyby to para Skandynawii, tak jak kiedyś Skandynawia, Dania ze Szwecją zremisowała 2-2 i wywaliły tym samym Włochów chyba w Euro 2004, z tego co się nie mylę, tam słynny gol w końcówce chyba z Latana i też były na to kursy, nawet zostały wycofane, to tutaj mamy kursy małe na remis. Remis urządza obie ekipy, no ale te obie ekipy, no nie wiem, czy się będą ze sobą dogadywać. Ja bym zaryzykował tutaj na Ukrainę. 3,85, no to jest mega kurs, a Ukraina bardzo fajnie zagrała tutaj w drugim meczu.
wygrała 3-1. Jak się nie mylę, spojrzę po prostu. 2-1 wygrała, przepraszam, tego karnego nie strzelili, ale fajna tam jakość jest, dobra technika z przodu. Austria zawiodła mnie w meczu z Holandią, po prostu przedreptała ten mecz, Holandia nie musiała się wyścigać, żeby to wygrać. I myślę, że Ukraina jest faworytem, jest lepszą drużyną. Ciut od Austrii, po takim kursie można spróbować. A kto z was chce, no to może jeszcze, póki jest ten właśnie wystawiony kurs na remis, mały, bo chyba też buki zastanawiają się, czy tego nie wywalić, czy wywalić, bo mówię, po 4 punkty, jak się podzielą, to są też porównywalne ekipy, to raczej na luzaku sobie wyjdą nawet z tego trzeciego miejsca, więc takie ciekawe info, zdarza się coś takiego. Finlandia, Belgia, Finlandia plus 1,5. Finlandia myślę, że mocno będzie tutaj chciała zremisować ten mecz, żeby też właśnie wyjść z tej grupy. Belgia już awansowała, nic nie może, nic nie musi, plus no, wyniki są stykowe, to rzadko, nie ma tak chyba, że Polska zostanie wpierdziel od Hiszpanii z 5-0, ale zazwyczaj najwyższy chyba wynik był 3-0 do tej pory, więc Finlandia lubi bronić, więc ja bym tutaj zaryzykował, że plus 1,5 dla nich. Rosja, Dania, Rosja plus pół. Rosja ma, pamiętajmy, że 3 punkty, tak, w meczu z Finlandią, a Dania te szanse ma już tylko iście matematyczne. Rosja jeszcze zagra u siebie. Słabo gra ta Rosja, ale Dania no już nic nie musi, no może zdobyć te 3 punkty i liczyć jeszcze na jakiś cud, ale moim zdaniem no nawet na Rosję warto by było wejść czysto, a czysto zostawimy sobie na underdog system, więc plus 0,5, że Rosjanie 4 punkty zainkasują, fajny kurs, wchodzimy. Chorwacja, Szkocja. Chorwatów właśnie oglądałem pierwszą połowę z Czechami, nie zachwycają, wiem, że teraz wyrównali. No myślę, ta drużyna może nie jest tak mocna jak na mundialu, ale właśnie z Czechami czy ze Szkocją powinni to wygrywać, chociaż jedną bramką chociaż, tak, więc zaryzykuję dalej na Chorwatów, 2,40. Mamy Czechy, Anglia. Czesi są dla mnie w jednym właśnie z czarnych koniów tego turnieju, fajnie grają, fajnie właśnie ta pierwsza połowa, teraz nie wyszła z Chorwacją, prowadzili. Plus 1 Angole, nie widziałem jeszcze drugiego meczu, będzie wieczorem, ale nie przekonują mnie dalej. To nie jest drużyna turniejowa, już o tym mówiłem. Czesi plus 1, fajny kurs. Myślę, że tutaj ciężko, żeby Anglia tutaj ich ograła aż tak od leciutko, nie? Słowacja, Hiszpania. Hiszpania minus 1,75. Powiem wam, że ryzykuję. To już są takie właśnie mecze, no bo obejrzeli się Słowację i oni zagrali ze Szwecją lepiej niż się spodziewałem. Szwecja miała z nimi duże problemy. Nie wiem, jak się pokaże Hiszpania w drugim meczu z Polską. Czy ta Hiszpania to będzie właśnie w takiej formie jak Morata, który te bramki przestrzelał. No ta Hiszpania też właśnie nie straszy. Handicap jest dość ryzykowny na Hiszpanię, bo wiecie, no w Euro każdy się po prostu spina i nie chce tracić tych bramek. Z drugiej strony muszę oddać jakiś typ, bo tak już przyjęliśmy i Hiszpania, powiedzmy, że się rozpędzi i będzie potrzebowała tych zwycięstw z remis ze Szwecją. Minus 1,75. Jeden ze słabszych typów tutaj, ale jak już coś mam oddać, no to w ten sposób. Szwecja, Polska, bardzo fajny kurs, minus 0,75, 3,10. A Polacy już mogą w ogóle grać o nic, no to też niedobrze w sumie, bo jak oni grają o nic, to wtedy zaczynają biegać, co jest najśmieszniejsze. Ale Szwedzi będą mieli o co grać cały czas, tak? Mają 4 punkty. No praktycznie już mogą powiedzieć, że są, tak? Tylko że z którego miejsca to też robi różnicę. Poza tym argumentem ze Szwecją przemawiającym, tak, że zawsze Polakom grało się bardzo ciężko ze Szwedą, jest to niewygodny rywal, myślę, że jakiś 1-2-0 powinni z nami wygrać. Niemcy, Węgry, no to już taki mecz, można powiedzieć, outsidera z potentatem, ale niekoniecznie. Węgry zagrali bardzo dobrze z Portugalią, też tam ta porażka 3-0 nie odzwierciedla, dopiero w 85 minucie strata pierwszego gola, a ogólnie też powinni prowadzić, tylko tam chyba był lekki spalony z tego, co pamiętam, więc taką linię bierzmy w ciemno, kurs może nie jest super, ale nawet 2,25 czy 2,50, 1,7 czy 1,6 będziecie mieli realnie, bo mówię, staram się najwyższy dać, to grajcie. Niemcy tutaj trochę bili głową w mur w meczu z Francją. Portugalia, Francja, no Francja udowodniła w pierwszym meczu z Niemcami, że
jest głównym faworytem. Nawet nie musieliście całkowicie odpalać, po prostu tam jest taka jakość w tej kadrze, tylu zawodników. Cóż to dużo mówić. Zobaczymy, kto Francję po prostu zatrzyma, tak? A Portugalia 3-0 wygrali, ale z dużymi problemami nie przekonuje mnie dalej ta kadra. Więc gramy na Francję. Dorzucam tutaj over 2,75. Mam nadzieję, że w końcu będą wpadały całości, nie tylko połówki. No i to też ostatnia kolejka. Niektórzy zagrają na luzie, więc będzie można trochę podejść inaczej. I te worki z bramkami, może będzie ich więcej, bo na razie no, nie żałuję tych overów, mimo że w sumie aż tak wiele nie przyniosły tutaj. Powiedzmy są tak na zero, więc nawet sobie przetestujemy, tak? Jakby to wyglądało do końca. Co jeszcze dorzucam wam tutaj różne już po takich kursach prognozowanych. Prognozuję, że będą spadki, bo jest tendencja underowa. Prognozuję też, trochę zmieniam tu już na stritce dwudrogowe te kursy, więc myślę, że w tych granicach spokojnie będzie to do gry. Jeżeli byście nie mieli to do gry, no to dajcie znać, jakie wy tam macie kursy, gdzie tam wygrzebaliście, ale no raczej to już, jakbym miał robić korektę, no to jakieś drobne, to już pewnie tego nie będę robił. Tutaj w tej tabelce znowu zrobimy korektę od -0,33, a zobaczycie, że i tak wynik będzie rewelacyjny. Nawet jeżeli pewnie tutaj te wszystkie mecze nie wejdą, to i tak zostaniemy na plusie, ale nie sądzę, żeby te wszystkie mecze, jakieś linie nie weszły, bo jest taki styl gry, taki jak przewidziałem przed Euro, szarpany i dużo walki, że rzadko też gra się skrzydłami, te reprezentacje rzadko grają, to nie te czasy, gdzie były właśnie mocny skrzydłowy i piła i on leciał i tam się często kotłowało przy linii. Tutaj często tak nie jest, że nawet tym reprezentacjom nieraz trudno w ogóle do jakiejkolwiek sytuacji, są to strzały rozpaczliwe. Jest owszem kilka jakościowych reprezentacji, powiedzmy jak Włosi czy Holandii grają fajny futbol, już nie mówię o Francuzach, gdzie oni trochę inaczej wyglądają. Ale na przykład w Holandii, spójrzcie, też nie ma skrzydłowych, tam są wahadłowi wchodzący i Holandia nie robi wcale tych dużo rożnych. Też ostatnio na Holandii nam ile wchodziło, z 7 rzutów rożnych, to dwie linie, a po pierwszej połowie mieliśmy 0, więc zobaczcie, dopiero w drugiej połowie 7 zrobione, a tutaj mieliśmy 6, więc Holandia, taki niby kraj, który kojarzy nam się z ofensywną grą, a teraz nie ma w zasadzie armat, więc grajcie, dajcie znać w komentarzu, czy te rzuty rożne do was przemawiają. Ci, co nie grali, to niech nie hejtują, bo przyczepić się, że tego nie ma na polskich bukach, no to trzeba po prostu mnie nie słuchać i być olewusem, a ci, co grali, to na pewno jeżeli grali po 100, tak, bo mogliście grać po 10 zł, to i tak byście mieli spoko wynik, jak najbardziej realny do uzyskania. Dajcie po prostu znać, no jeżeli podobają wam się takie systemy, jak na euro, na system underowy. Ja mam jeszcze kilka takich właśnie w głowie, które stosowałem lub będę stosował, lub no ja się też bawię trochę tą bukmacherką. To dajcie znać, bo euro się skończy już niedługo, a będziemy musieli wrócić do konkretnej gry. Połowa sierpnia, początek września, no to jest to, gdzie sezon po prostu bukmacherski i sezon no, sportowy, szczególnie na piłkę nożną, wraca. To tyle z mojej strony, pozdrawiam was, Mike, życzę samych wysokich wygranych, nie tylko w rzutach rożnych. Dzięki, cześć.